na Hejos, wybrałem się, kurczę, a tu też spada, ale musiałem wyjechać po prostu, żeby odstresować się, ja to ciągle powtarzam, no po prostu... Jak są problemy, to wsiadam na motocykl. Zawsze dobrze mi to robi, tylko no teraz nie trafiłem, bo deszcz pada. No uważaj, majster, bo ja jadę. No trochę lipa. A w ogóle jak jeszcze uda się fajnie pojeździć na kole, to fajna adrenalina. No człowiek zapomina o wszystkim. Jeszcze ciepły, tylko trochę ślizgo na ulicy może być. Kto ma tak samo jak ja, że jak wsiada na motocykl, to zapomina o wszystkim, to piszcie. Może uda mi się wyjechać z tego deszczu i pojadę gdzieś, gdzie nie pada jeszcze. No tam widzę, nie ma chmur. Na Willy Boysów nie mam co jechać. Tam, w stronę słońca pojadę. No może pojadę na inną miejscówkę, bo w sumie w tamtą stronę to w ogóle chciałem jechać. Też tam fajną drogę, taką pustą do kupowania. Czyli pojadę szukać drogi bez deszczu. A tutaj już sucho, tu nie padało. Teraz nie wiem, w którą stronę jechać, żeby nie załapać się znowu na deszcz. Powiem wam, 21 stopni, to tak trochę tu chłodno jest. No. Wolę jednak te upały. No i tak sobie myślałem, jakbym zmieniał motocykl, bo prawdopodobnie jakbym sprzedał Raptora, to myślałem właśnie, żeby kupić sobie, znaczy zmienić motocykl Enduraka. Nie wiem, muszę dzisiaj sobie posiedzieć trochę w internecie i zobaczyć gazy, jakie mają pojemności w Czerosowie, ale mi się wydaje, że tam 450 powinny być. Dobra, mam sensę. Nerwę zgubiłem. No w sumie większa pojemność. No wiem, że gazy są cięższe od bety, bo ta moja waży 107. Sprawdzę to. Dzisiaj właśnie usiądę i sprawdzę. A jeżeli na przykład gaz by mi nie pasował, w ogóle bym chciał pojechać na takie dni otwarte gaza i żeby się przejechać, takie dni testowe. Jeżeli bym nie wybrał tego gaza, no to wtedy 390 BT albo 430 BT. To beta będzie kosztowała coś do, nie wiem, niecałe 50 tysięcy. W ogóle od paru dni, jak
wchodzę na live'a, to widzowie mi się pytają, co sądzę o KTM-ie 350 i podają jakąś nazwę. Nie znam tego KTM-a, nie wiem, co to jest. Na temat nowego sprzętu, ale nawet jakby mi się nie udało wymienić, to nie, no to zostaję przy tej becie 350. Jestem bardzo z niej zadowolony. Podjazdy na supermoto. O, co tutaj? W tyle chciałeś mi ugryźć? Ty pszczoła. Dopiero by było. Unikłem ukąszenia. Gdzie ta małpa? Patrzcie tutaj, ten guzik. Jak łatwo się ściąga siedzisko, nie? No patrz, tu jest ten dziad. Dalej wyłaź. Kurde, dawaj tu. Ja nie chcę, żebyś mnie... Pszczoła, jakaś osa, cholera jasna. No tak to wygląda. To jest, kurczę, najlepsze rozwiązanie w motocyklu. Nie widziałem gdzie indziej takiego. Guzik, pyk. W KTM-ie miałem od spodu śrubę. Trzeba było mieć klucz, odkręcać. I szluz. Mapy. Jeżeli chodzi o mapy, no ja zawsze na tej mocniejszej jeżdżę. Nigdy nie odpalam tej słabej. Jak jeździłem po Elblągu, na tych polodowcowych i było po deszczu i tam glina i to i tamto, no to wtedy tak, wtedy to przełączałem, ale tak to nie potrzeba. Ale z drugiej strony, na przykład jakbym, najlepsza opcja dla mnie to jest wymiana na betę. Gaz, no to budżetowo bym poszedł w to, a jeżeli by było na tyle pieniędzy, żeby wziąć nową betę, no to patrzcie, no to dużo przekładam z tego motocykla. No przekładam wydech, który jest wart tam, nie wiem, z 3000 zł, 2,5, 3. Przekładam siedzisko, no bo też jest nowe obszyte. Mogę przełożyć plastiki, bo mam okleinę. Czyli komuś dałbym z nowymi plastikami. No. Co? Nawet nowy wydech bym założył. Jeżeli by pasowały. No, handbary, no listki, nie? No one... powiem wam, że... na tych listkach też idzie. Nie muszą być handbary. Nie wiadomo jakie. W sumie ile, czwarty rok na tych listkach jeżdżę. Tak one wyglądają, po 4 latach były na czysecie. No wiadomo, no trochę tam od gleb tutaj się odbarwiło od zaginania. Co jeszcze bym mógł tu przełożyć? No na pewno wentylator. Na pewno te węże. No to wentylator i węże, no to już mamy 2000 zł. Wydech to już mamy 5. Okleina, no około 5000 bym przełożył do innego motocykla. No,
No i tym bardziej, że mam drugie koło, które pasuje do bety, nie? No to już mamy koszt też około 3000, czyli 8000 jak gdyby mam w kieszeni. No bo całe kompletne koło mam z tarczą i z hamulcem i to jest właśnie to, dlaczego lepiej by było iść w betę. No i są motocyklami bardzo dobrze wyważonymi. Po prostu kto nie spróbował, niech jedzie na dni testowe bety do Elbląga. No tam mają właśnie dystrybucję tych motocykli i tam organizują nowych modeli. Można, ja miałem okazję, nie wiem, gdzieś te filmy gdzieś mi się zawieruszyły w Lipnie na torze zamkniętym zimą. Testowałem wszystkie, no po prostu byłem bardzo zadowolony. Ja jeszcze odszukam te filmy, jeszcze takie przypominajki wam wrzucę, bo jeździłem tam i 125 i 200, X-Trainerem, 250, no 300 nie brałem do testów, bo 300 no to miałem, to znam.